Witam, mamy tutaj wiatrak, mały Enerwin 500 W. Siła wiatru 4 metry na sekundę. Ten wiatrak podobno ma startować przy prędkości wiatru 1 metr na sekundę, tak wynika z instrukcji. Jak widzimy, 4 metry na sekundę, wiatrak stoi. Spróbujemy nim zakręcić, żeby go wzbudzić trochę, obroty. Wiatrak oczywiście nie podłączony do zasilania. Zakręcony ręką. Jak widać, zwalnia i staje. Prędkość wiatru chwilowa spadła do 3 metrów na sekundę. To taka ciekawostka, mamy takie urządzenie, które zlicza czas pracy na poszczególnej sile wiatru. Bardzo ciekawe urządzenie, żeby oszacować uzyski wiatraka. Można sobie postawić na miesiąc, pół roku i zlicza w godzinach czas pracy. Na poszczególnej sile wiatru. W tej chwili wieje 3 metry na sekundę. To urządzenie zlicza czas od 1 do 15 metrów na sekundę. W tej chwili przestało wiać 2 metry, wieje 96 godzin od podłączenia urządzenia. Silniejszych wiatrów nie było. Dlatego, że wiatromierz jest zamieszczony 3 metry od ziemi tylko. A wiatraszek, jak widać, stoi w miejscu. O, czuję lekki powiew. Zaraz zobaczymy prędkość. Nie, 2 metry jednak na sekundę. Poczekamy na jakiś powiew mocniejszy. Zobaczymy, czy ten wiatrak wystartuje w ogóle. Podczas próby na samochodzie wiatrak startuje od 20 na godzinę. To jest jakieś 5,5 metra na sekundę prędkość wiatru. Mamy 4 metry na sekundę, wieje mocniej. Wiatrak stoi. Jeszcze raz spróbujemy go pokręcić. Wiatrak chodzi bez obciążenia, nie podłączone jest pod niego żadne zasilanie. Jak widać, zatrzymuje się.